Dzień dobry, wtorek, 5 stycznia. Zapraszam na program, w którym skupimy się na analizowaniu rynku z perspektywy analizy technicznej. Zobaczymy, na których instrumentach aktualnie tworzą się formacje, czyli program informacje. Przyjrzymy się trzem rynkom w trzech różnych interwałach czasowych. Zaczniemy od najkrótszego interwału, od interwału 15-minutowego. Widzimy, że na wykresie instrumentu France 40, czyli odpowiednika indeksu Cacaran, tworzy się wzrostowa formacja kanału, która została już zresztą wybita. Jak widać, rynek już zbliża się do okna projekcji ceny wskazywanego przez narzędzie analizowania formacji. W tym momencie już dolny jego zakres został praktycznie osiągnięty. Zakresem tym jest poziom 4525,6 do maksimum 4551,8. Jeżeli chodzi o tę formację, to widzimy, że tworzy się ona już od do momentu wybicia, tworzyła się przez 10 okresów 15-minutowych, co daje nam czas około 3 godzin. Jeżeli zostałby osiągnięty maksymalny zakres cen, jak już wspomniałem, ten dolny zakres praktycznie mamy już w tym momencie osiągnięty, to górny zakres daje nam potencjalny wzrost z rzędu 0,9%. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają pozycje klientów CMC na tym rynku. Jak widać, większość jest zdecydowanie zgodna z kierunkiem wskazywanym przez narzędzie analizowania formacji. 78% pozycji stanowią bowiem pozycje długie. Jeżeli przyjrzymy się pozycjom klientów tych najbardziej efektywnych, widzimy, że wartość się przedstawia podobnie, 77% stanowią pozycje długie. Przypominam, że klienci najlepsi są to ci klienci, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy osiągnęli dodatnie stopy zwrotu i posiadają obecnie otwarte pozycje na analizowanym instrumencie. Drugim instrumentem i drugim interwałem, którym się przyjrzymy, jest euro-dolar w interwale jednogodzinowym. Widzimy, że na tym rynku tworzy się formacja trójkąta, formacja spadkowa. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie. Jeżeli chodzi o czas tworzenia się tej formacji, to od momentu rozpoczęcia się i kreowania do momentu wybicia, które nastąpiło w tym miejscu, mamy 22 okresy, co w tym interwale daje nam oczywiście 22 godziny. Jak widać, już osiągnęliśmy minimalny zakres wskazywany przez okno projekcji ceny. Natomiast potencjał jest oczywiście do tego, żeby rynek podążał w dalszym ciągu w dół. Jeżeli osiągnięty by został ten maksymalny poziom, czyli minimum wskazywane przez narzędzie wskazywania formacji, dałoby nam to spadek rzędu 0,6%, nawet 0,66%. Pod względem otwartych pozycji klientów CMC widzimy po raz kolejny zgodność. Zarówno wśród najlepszych klientów, jak i wszystkich klientów dominują pozycje krótkie. Warto się w przypadku tego instrumentu przyjrzeć jeszcze skuteczności tej formacji na tym instrumencie w tym interwale czasowym. Widzimy bowiem, że formacja trójkąta w interwale jednogodzinowym na eurodolarze wykazuje się dość dużą skutecznością. Niemalże w 50% osiągalny jest maksymalny poziom wskazywany przez narzędzie analizowania formacji. Trzecim interwałem jest interwał 4-godzinny. Weźmiemy sobie pod lupę parę walutową dolar australijski do dolara nowozelandzkiego. Na tym instrumencie widzimy wzrostową formację trójkąta. Zakres wskazywany przez okno projekcji ceny nie został jeszcze osiągnięty. Aktualny poziom 1,0671, natomiast wskazywany zakres cenowy potencjalny, który może zostać osiągnięty, to jest wartość 1,0743, maksimum 1,0819. Pod względem czasu od rozpoczęcia tworzenia się formacji do wybicia, które nastąpiło w tym miejscu, mamy 10 okresów, co daje nam 5 dni. Maksymalny poziom, który został, jeżeli by został osiągnięty oczywiście, dałby nam wzrost rzędu 1,2%, natomiast dolne ograniczenie dałoby
wzrost niemalże półprocentowy. Pod względem zaangażowania klientów CMC na tym rynku po raz kolejny widzimy zgodność. 80% wszystkich pozycji stanowią pozycje długie. Natomiast przefiltrujmy sobie, zobaczmy, jak to wygląda wśród klientów najlepszych. 79%, czyli również pełna zgodność. Na rynkach sporo się dzieje. Oczywiście widzimy, że narzędzie wskazywania formacji, analizator formacji pokazuje tych formacji zdecydowanie więcej. Zachęcam do samodzielnego przeanalizowania na platformie transakcyjnej CMC Markets tychże formacji, a my widzimy się już za jakiś czas. Do widzenia.